Już w najbliższy piątek najserdeczniej zapraszam na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Rozpoczniemy o 19:30, a koncert będzie transmitowany online. W programie koncertu dwa arcydzieła. Przede wszystkim arcydzieło literatury fortepianowej, mianowicie piąty koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena, koncert S-dur, zwany cesarskim, korona pianistyki beethovenowskiej. I tę koronę będzie dumnie nosił solista Krzysztof Jabłoński, poeta i wirtuos fortepianu. W drugiej części ciągle odkrywane arcydzieło, mianowicie trzecia symfonia Sergiusza Rachmaninowa. O ile drugą symfonię znają wszyscy i bardzo często jej słuchają, o tyle trzecia symfonia ciągle znajduje swoją drogę do tego piedestału dzieł symfonicznych. Według mnie jest to utwór absolutnie genialny. W takim skondensowanym czasie, około 40 minut, Rachmaninow zawiera wszystko, co najlepsze w jego muzyce i w muzyce słowiańskiej. Ta niesłychana pasja, wirtuozeria, drapieżność, jakaś diaboliczność, a przy okazji zupełnie niekończące się kantyleny. Także to wszystko już zabrzmi w najbliższy piątek. Te wspaniałe utwory w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, solisty Krzysztofa Jabłońskiego. Najserdeczniej zapraszam, Łukasz Borowicz.